Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejnego vloga. Jest piątek, chyba godzina około 8.39. Tak? 8.39 rano. Jestem, słuchajcie, gotowa na moją pierwszą wizytę w salonie sukien ślubnych. Tak jak Wam opowiadałam w poprzednim vlogu, jedziemy do miasta Leighton Buzzard i tam są właśnie sukienki i używane, i nowe, i też sukienki, które po prostu ktoś zakupił 5 lat temu i zdecydował, że jednak bierze ślub za rok i ta sukienka mu się już nie podoba. Jeżeli chodzi o to, co mam, co wiem, co chcę, jeżeli chodzi o sukienkę ślubną, to bardzo, ale to bardzo nie lubię swoich ramion, także chcę mieć zakryte ramiona. I w najnowszym odcinku na wspólnej, ci z Was, co oglądają, Kasia Berg brała ślub i miała piękną sukienkę. Dół niekoniecznie to jest mój styl, ale rękawy były po prostu petarda, po prostu lata 70. Wiecie, jak ona dała tą rękę tak, to te rękawy były do połowy przecudne. Właśnie te rękawy mi się najbardziej spodobały. Zrobiłam zdjęcie, zrobiłam wideo i dzisiaj jak pojedziemy, to pokażę. I właśnie ponad w tym Leighton Buzzard jest pani, która potrafi doszyć takie coś w razie czego. Także mogę wziąć inną sukienkę i... Prawda? I tylko ponoć doszyć te rękawy. Także zobaczymy, jak to będzie. W ogóle... O Boże! Przepraszam. W ogóle obudziłam się w nocy. Tak mówię do Andrzeja przez sen. Andrze, ja zrobiłam tatuaż, czy to tylko sen? Ja mówię, zrobiłaś, zrobiłaś. Jest tutaj zakryty. Ja w ogóle dzisiaj na wiosennie nie ubieram zimowej kurtki. Idę tak z auta do sklepu tak naprawdę. Boże. Przepraszam Was za to. A za to dzisiaj jest piękna pogoda. Dzisiaj wyszło słońce, jest cudownie. Także na pewno jak obrobimy się w miarę z tymi sukienkami, to bierzemy młodego na jakiś fajny spacerek. Pokażę Wam tylko jeszcze moje lilie, zanim pójdę, bo są po prostu przepiękne. Zobaczcie, one mają już od 20... No, już mają, słuchajcie, 8 dni, a nic się im nie dzieje. Przepiękne są, naprawdę są przepiękne, a pachną jeszcze piękniej. A, jeszcze muszę Wam pokazać puzzle. No i właśnie, a tutaj mamy kolejne puzzle. Super, o, mama właśnie pisze. Super puzzle i super się cieszę, że to są kolejne puzzle, które są całkowicie w jednym, przepraszam, kawałku, nic tutaj nie brakuje i były to puzzle zimowe. A jako, że dzisiaj jest piękna pogoda, to zdecyduję się pewnie na dzień w maju i to będą moje następne puzzleki. No i cześć, dzień dobry. Witam się z Wami już naprawdę wieczorkiem, bo jest godzina chyba 6, znaczy wieczorek. No dla mnie jest dość wcześnie jak na mnie, ale my w sumie wróciliśmy dopiero godzinę temu. I co? Mam sukienkę. Mam sukienkę, oczywiście nie pokażę Wam jej tutaj. Uważam, że jest na to za wcześnie. Poza tym chcę, żebyście wszyscy zobaczyli tą sukienkę w dniu mojego ślubu. Nie chcę jej pokazywać nikomu. To jest taki dla mnie... takie coś mojego i każdy zobaczy to po prostu. Muszę się scylić. O Jezu, zapomniałam ściągnąć mikołajków, nieważne. I każdy zobaczy tą sukienkę dopiero w dniu ślubu. Jedyne osoby, które je widziały, to jest to mama Andrę, moja mama i Marcio. Tak, i tyle. Także trzy osoby tylko widziały, nikt więcej nie będzie jej oglądał. Jedna osoba będzie ją tylko oglądać, ponieważ będę chciała ją troszeczkę skrócić i to będzie przyjaciółka rodziny, która prawdopodobnie będzie mi tą sukienkę troszeczkę skracać, także ona ją zobaczy, a tak to nikt więcej. I oczywiście było tak, jak Wam powiedziałam przed, czyli wybrałam sukienkę, której nigdy bym nie kupiła. W ogóle jak ta pani zaczęła ściągać różne sukienki z wieszaków, to ta była sukienką, która najmniej mi się podobała i gdyby nie ta pani, w życiu nawet bym jej nie wzięła do przymierzalni. Po pierwsze powiedziałam pani od razu, chcę jakąś sukienkę, która zakrywać mi będzie całe ramiona. Ale pani powiedziała, że takich sukienek jest naprawdę mało. Przynajmniej oni nie mieli praktycznie w ogóle sukienek zakrywających ręce, ale że zawsze można właśnie poprosić kogoś, żeby takie rękawy doszył lub można założyć bolerko i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie wyjdzie tak, że nie chcę mieć zakrytych ramion. Moja sukienka tak mi pięknie wszystko robi, że nie chcę nic zakrywać, bo po prostu czuję się w niej idealnie. I teraz jeżeli chodzi o sukienkę, ona nadal teraz, wisząc na wieszaku, jest już u teściowej w szafie, nadal mi się nie podoba, to jest najlepsze. Bo ona jest taka troszeczkę,
Jak to powiedziała mama Andrę, to jest taka sukienka ślubna, modowa zwoga. Dosłownie tak. Czyli to nie jest taka klasyczna, znaczy jest właśnie klasyczna, ale bardziej starsza, bym powiedziała. No nie wiem. Słuchajcie, wszystkie sukienki, które mierzyłam, które są teraz na topie, które widzę, że są mega popularne i wszyscy kupują, w każdej z tych sukienek było mi bardzo niefajnie. Jak założyłam sukienkę i wyglądałam na dwa razy większą, to ja, to nieważne jak miała piękną górę, jeżeli dół mnie maksymalnie powiększał, to ja nie czułam się w tej sukience już dobrze. Różne style, nawet syrenkę próbowałam, chociaż nie lubię, a wiedziałam od początku, że jestem na nie. A ta sukienka, ja nie wiem, ona miała coś w sobie takiego, jak ja ją ubrałam. Po pierwsze, uwierzcie mi, ja wyglądam w niej na połowę mniejszą. Centralnie połowę mniejszą. Ona jest na gorsecie, także pięknie mi wszystko zebrało. Nie będę musiała nosić stanika. Piersi są ładnie w dobrym miejscu. Wszystko jest tam, wszystko się zgadza. Jest idealna po prostu. Fajne też jest w tej sukience, że jeżeli troszeczkę przytyję, czy troszeczkę schudnę, mam nadzieję, że schudnę, a nie przytyję, to ta sukienka nadal będzie idealna, ponieważ ma ten gorset. Wiecie, zostało 4 miesiące. Ja nie idę na jakąś restrykcyjną dietę, że nagle schudnę 20 kg i ta sukienka będzie 5 rozmiarów za duża. Tak jak wiecie, teraz tydzień jeszcze nie ćwiczę, ale widzę już, że waga mi spada, a wystarczyło, że troszeczkę bardziej pilnuję mojej michy. Nie podjadam i to już jest duży, duży plus. Tak jak dzisiaj, już nic nie jem, zamknięta buzia i koniec. Muszę się do tego przyzwyczaić i zmieniając na chwilę temat, stwierdziłam, że ten tydzień, który właśnie nie mogę ćwiczyć, skupię się bardziej na jedzeniu. Mówiłam Wam, że mam problem z tym podjadaniem wieczornym i niestety on już trwa praktycznie od stycznia i tak się za mną ciągnie. A chciałabym, no tak troszeczkę jeszcze po prostu zrzucić, żeby lepiej się czuć ze sobą. I tu nie chodzi już o wesele w ogóle, bo powiem Wam, że w tej sukience naprawdę czuję się super sexy. Super pięknie, super z klasą. Bez kitu, do teraz nie mogę uwierzyć, patrzę ciągle na wideo na moim telefonie, że to jest ta sukienka, którą ja wybrałam. I myślę, że każdy, kto mnie zobaczy w tej sukience, będzie w szoku, jaką sukienkę wybrałam. Naprawdę, bo to jest taka, no naprawdę. No sukienka z Voga. Myślę, że powiecie tak samo. Jakiej marki ona jest, nie wiem, nie sprawdzałam, zresztą metka mnie w ogóle, ale to w ogóle nie interesowała. Ja jestem jedną z tych osób, która jak ma, nie wiem, powiedzmy jakaś droga marka, a Primark, ale z Primarka rzecz mi się spodoba bardziej, to wezmę tą z Primarka, a nie wezmę czegoś tylko dlatego, że ma dobrą metkę. Wiem, że jest dużo kobiet, które idzie tylko za metką, nie mam nic do tego, to nie jest moja sprawa, ale ja bardziej patrzę na to, co mi się podoba, niż jaką mam metkę, dlatego nie wiem, jaka jest metka, ale koniec końców kupiłam nową sukienkę i wiecie, ile ona kosztowała tylko? Nie zgadniecie. Sukienka kosztowała 300 funtów. Nowa, z metką, ze wszystkim, czyli 1500 zł. Bardzo mało. Bardzo, bardzo mało. 300 funtów. A ona miała na metce tam 1050 czy 1100? Jakoś tak. Tyle ona kosztowała oryginalnie. Nie wiem, z którego ona jest sezonu. Czy sprzed 5 lat, czy sprzed 2 lat, czy z dzisiaj, czy z wczoraj. Ponownie, nie obchodzi mnie to. Kosztowała nowa sukienka 300 funtów. I o to mi chodziło, żeby było tanio. Welon był używany. Kupiłam używany welon. 25 funtów. I kupiłam za 25 funtów z perłami. Perłami? Nie wiem, czy to były perełki, perły, nie wiem. Piękną spinkę do włosów, żeby upiąć z tym welonem. Pięknie to wszystko razem wyglądało. I jeżeli chodzi o welon, mierzyłam najpierw krótki welon, taki dotąd. I on był ładny. I podobał mi się, ale stwierdziłam, że ten krótki welon to bardziej jakbym gdzieś szła na jakiś, wiecie, wieczór pański, którego nie planuję, ale gdybym miała. A jak ubrałam ten długi welon, będę miała długi welon do ziemi, ciągnący się za mną, z pięknym haftem z tyłu, który pasuje do mojego wzoru tutaj na gorsecie, na sukience, zakochałam się. Po prostu to tak dopełniło całego looku, ten długi, długi, idący za mną welon, że po prostu szok. Więc za 350 funtów mam nowiutką sukienkę, welon i opaskę do włosów. Buty ślubne idą mi za 20 funtów. Oczywiście nie wiemy, czy to będą na pewno te buty, bo muszę przymierzyć, zobaczyć. No i wtedy też zrobimy główną przymiarkę i jak coś, to będziemy skracać, ale i tak chcę ją skrócić, ponieważ tak jak Wam mówiłam, będę zmieniać buty na płaskie, także nie chcę tą sukienką poniewierać po ziemi. Ale sukienka jest po prostu naprawdę, tak jak mówię, nie uwierzyłabym w życiu, że to jest, że ja to kupię, tą sukienkę. No i później, słuchajcie, pojechaliśmy do drugiego miasta, bo w Stevenage jest bardzo duże The Range i tam potrzebowaliśmy lampionów i tak dalej właśnie, żeby udekorować więcej sale. W końcu stanęło na to, że kupiliśmy takie piękne dwie
Jakby to wyglądają jak butelki na mleko, takie stare, w którym włożymy długie bukiety kwiatów, które będą stały na samym wejściu. I jakby przy ołtarzu kupiliśmy takie piękne lampiony. I na początku wzięliśmy to takie, nie wiem czemu tracę ostrość. Na początku kupiliśmy takie lampiony standardowe w takich srebrnych, wiecie co wszyscy mają. Ale znaleźliśmy takie jakby, jak kosze wyglądało wiklinowe, przepiękne. I wzięłyśmy te, do tego dokupiliśmy już świece. Oczywiście świece nie mogą być zapalane, tylko muszą być LND, to się mówi LD jakoś. Ponieważ no to jest stodoła, także nie chcemy podpalić naszego weniu. Ale będzie myślę wyglądać to przepięknie. Ja przy okazji kupiłam sobie szklanki i kupiłam sobie miski na zupę, bo po prostu mi takich brakuje. Potem podjechałyśmy, zjadłyśmy, w McDonaldzie przyniosłyśmy Andrę i jestem w domu i już dzisiaj się nigdzie nie ruszamy, Andrę się źle czuje, także nie jedziemy nigdzie, nic nie robimy, jak widzicie ja maseczka, jestem już po prysznicu i teraz będę wystawiać więcej rzeczy z Misguided. Ja jednak stwierdziłam, nie będę Wam tutaj pokazywać, co kupiłam, no i bo po co to, skoro to są rzeczy na sprzedaż, a nie dla mnie do noszenia. Także wszystko będzie na Vinted, za grosze, za 2 funty, 2,50, także jak macie, słuchajcie, nastoletnie córki, albo same macie rozmiar 4, 6, 8 UK, chociaż tam jakieś dziesiątki, dwunastki się też znalazły, to zapraszam na moje Vinted za ciuszki nowe po 2 funty. Ale nie ukrywam, kupiłam je za dużo taniej. No i co? Myślę, że tyle. Będę się żegnać z Wami. Słuchajcie, idę robić biznesy i widzę się z Wami jutro, ale po prostu nadal jestem w szoku, że sukienka jest wybrana i jest z nami już w szafie. Także jest. Mam nadzieję, że będzie pięknie. Razem z włosami, z makijażem i ze wszystkim. Także zobaczymy. Na razie idę. Pa, pa! Cześć, dzień dobry, witam się z Wami kolejnego dnia, jest sobota i dziwnie to brzmi, że jest sobota, a ja nie idę do pracy, no ale jest jak jest. Mam kilka planów, ale to nie będę teraz o wszystkim mówić, ale jednym z moich głównych planów było zrobienie prania. Pranie jest już zrobione, już się suszy, także jestem do przodu i zrobienie babeczek. Pierwszy raz robię ciasta bez cukru, a robię z tym zamiennikiem cukru. Mam nadzieję, że to nic nie zmieni. Po prostu robię babeczki, także rachu ciachu. Jak wiecie, ja robię w Thermomixie, także nie kupię jakichś gotowych miksów, bo sama mu się robi to w 2 minuty. Ale kiedy okazało się, że mam wbić 2 jajka, okazało się, że mam tylko jedno. Wczoraj były jajka, ale rano dzisiaj Andrzej, słuchajcie, zrobił mi niespodziankę i znowu miałam drugi raz w tym tygodniu śniadanie do łóżka. Także mega fajnie. Także miałam śniadanko do łóżka, były to tosty z jajkiem i właśnie dlatego brakło jajek. Więc szybko musiałam nastawić trochę piekarnik na mniejsze obroty i poleciałam kupić jajeczka. Wróciłam, skończyłam. Akurat wtedy pranie się skończyło, przerzuciłam je do suszarki, a babeczki weszły już do piekarnika i się pieką. A ja tylko pokażę Wam zrobione puzzle, a potem dalej będę myśleć, który step z moich różnych planów dzisiejszego dnia będę robić następny. Ale taki fajny fakt, zanim pokażę Wam puzzle, słuchajcie, całą noc śniła mi się moja sukienka ślubna, jak w niej chodzę, jak się przymierzam. I przebudziłam się 3 razy w nocy, bo młody miał ciężką noc i bardzo potrzebował attention i ciągle płakał, żeby go tulić. To za każdym razem, zanim się już położyłam, to z powrotem patrzyłam na sukienkę ślubną i szłam dalej spać, także super. Dobra, pokażę puzzle. Trzecie puzzle z 4 w tym opakowaniu i kolejne kompletne, także jestem niesamowicie zadowolona, bo jeżeli ostatnie z 4 będą kompletne, to bez problemu będę mogła je dalej sprzedać i ktoś za grosze będzie mógł się nimi cieszyć, tak jak cieszyłam się nimi ja. Tak jak widzicie, tutaj mamy dzień majowy. A teraz zostaną mi najgorsze puzzle, bo będzie Bonfire Night, czyli dość ciemne puzzle i pewnie będą dość ciężkie do zrobienia, ale kto je zrobi jak nie ja. Także trzymajcie kciukaski, a z Wami widzę się później. Kochani, witam się z Wami tak i będę musiała pokazać Wam wszystko jedną ręką, ponieważ nie mogę znaleźć drugiego statywu, także trudno, a nagrywać bez światła jest ciężko, bo jest ciemno. Jest godzina 18, ja właśnie gotuję curry i zaraz będę się szła myć. Powiem Wam, aż tak dziwnie, że nie muszę ćwiczyć i powiem nieskromnie, albo nie, że nieskromnie, ale nie będę kłamać, ale jest to fajne uczucie, że nie muszę co chwilę, wiecie, zaraz iść przebierać się w jedną stronę, potem ćwiczyć, potem w drugą. Nie martwcie się, nie przyzwyczaję się do tego, ale fajnie tak mieć, bo wiecie, ostatnio jak zrezygnowałam z ćwiczeń na tydzień, to był ten czas, w sumie na 3 tygodnie, kiedy miałam bardzo, bardzo busy i ja nawet pomimo tego, że nie robiłam tych ćwiczeń w tym grudniu, to ja nie czułam, że ich nie robię, ponieważ miałam cały dzień taki zapieprz.
A teraz miałam takie 3 dni teraz, żeby odpocząć, zrelaksować się i nie myśleć nawet o ćwiczeniach i dało mi to takiego fajnego kopa. Takiego trochę mentalnego pod względem, że tak się poczułam taka wolniejsza od wszystkich obowiązków. Nie wiem, no ciężko to opisać, ale to jest fajne. Teraz właśnie gotuję to curry, wiem, że później tylko się wykąpać i jestem po prostu ready. Ale przychodzę do Was szybkim, bardzo szybkim dękiem z rzeczy, które zużyłam, które nie są z kalendarzy adwentowych, bo jak pamiętacie, zrobimy sobie dęko oczywiście z lutego, które będzie po tym vlogu. Także co Wam chcę pokazać? Chcę Wam pokazać 2 opakowania na szybko z Kuli Lush. Jedno, które zużyłam, to jest to. Drugie to jest to. I są tutaj te kule, które były. Kule były cudowne. I jest jedna rzecz, która średnio mi się sprawdza, ale powiem Wam o tym po prostu w następnym takim mini dęku. Ale jeżeli chodzi o kule, super. I powiem Wam jedną ciekawostkę. To jest pierwszy raz, gdzie używam kuli już no 2 miesiące, 2 miesiące równo. Każda jedna kąpiel jest z kulą. I wiecie, na co dobrze mi to zrobiło? Że te kule mi się trochę już zaczynają nudzić. I to jest mega plus, bo to znaczy, że nie będzie mnie kusiło, żebym kupowała je po pełnej cenie, które wiecie, jak wiecie, niektóre one kosztują 5-6 funtów. Także fajnie mieć taki przesyt nimi, bo teraz nie czuję, że coś tracę, jak będę miała kąpiel bez nich. Zostało mi jeszcze kilka kul, ale przez to, że dzisiaj muszę mieć szybką kąpiel przez ten tatuaż, to nie będę robić kuli, tylko użyję sobie którejś z płatków Isany czy z czegoś, bo one są też super. Znaczy też super, one są zarąbiste. Już w ogóle na Vinted, słuchajcie, szukałam tych produktów Isany i znalazłam żele pod prysznic po 2 funty. Także cena całkiem spoko, ale muszę zobaczyć, jak będzie z przesyłką i są właśnie różne zapachy. Jeżeli chodzi o maseczki, zużyłam tylko 2, ale nie 2 w miesiącu, tylko 2 nie z kalendarzy adwentowych. I jest to Drumstick i Swizzles Refreshers. One były bardzo fajne, fajne nawilżyły, ale jeżeli chodzi o tą, z którą widziałam się bodajże wczoraj, do Was mówiłam, ten cytrusowy, ona mi tak troszeczkę pachniała toaletą, może nie toaletą, produktami do czyszczenia toalety, kuchni i tak dalej. U mnie jakoś kojarzy się z czyszczeniem toalety, także nie kupiłabym jej drugi raz przez wzgląd na zapach. Tutaj zapach był dużo bardziej przyjemny. Zużyłam jedną odżywkę do włosów kokosową, uwielbiam i mam nadzieję, że w Home Bargains one pojawią się znowu, bo ostatnio ich nie było, bo je po prostu bardzo, bardzo lubię. I tylko jeszcze jeden produkt, jest to Epsom Salt, także jak widzicie, niedużo tego zużyłam, nie z kalendarzy adwentowych, ale czekajcie, ale sól, jak nie ma mini dęka bez soli. I tylko tyle, jeżeli chodzi o dęko. Ja zaraz do Was jeszcze wrócę, ale muszę zrobić następny krok w Thermomixie i widzimy się znowu. Dobra, kolejny stop mi się robi, a jeszcze zapomniałam Wam pokazać maski z tej samej firmy, co odżywka kokosowa. Cudowna, uwielbiam te maski. One kosztują chyba 1,99 funt albo 2,49. Są duże i bardzo fajne i bardzo wydajne. No i słuchajcie, kochani, tyle. Zaczynamy, kończymy weekend. Dodawałam pieprzu i wiecie, czuję, że mi do nosa poleciał. Przepraszam, jak się nie mylę, to na początku tego odcinka też kichałam, także kichający odcinek. Piję sobie, słuchajcie, kawę. W ogóle przyszło mi, pasta mi przyszła z Amazonu, ten Bepanthen do tatuaży. Właśnie ta dziewczyna, która robiła mi tatuaż, polecała mi go najbardziej. Kawa mi się robi zimna. Także nie wazelina, a właśnie on. No i tak jak mówię, jestem już bardzo głodna, także się nie mogę doczekać, że zjeść. Ale teraz jak mam te kilka minut, bo ten kolejny step robi się 10 minut, to ja pójdę się już po prostu rozebrać do szlafroka, czy do ręcznika. Pofarbuję sobie włosy, bo jak widzicie, kolor jest tragiczny, już mi bardzo szybko zszedł. Także kolor, w ogóle tu zobaczcie, będę musiała znowu sobie za kilka, nie wiem, jak będę wiedziała, że będzie wolne 3 dni, a może w środę kolejną, nie w tą, tylko w następną chyba, może ściągnę sobie kolor i od nowa nałożę, bo wtedy będzie, wiecie, najłatwiej mi po prostu zrobić te włosy. Tak, tak zrobię. Tylko że teraz nie pamiętam, co ja używałam do ściągania koloru ostatnio, że było takie zarąbiste, ale sobie na pewno przypomnę, jak pójdę do Superdraga.
Chyba tak, w Super Drago. No, zostało mi jeszcze na puzzle, które mam nadzieję dzisiaj zacząć i może dzisiaj skończyć. Włączę sobie na wspólnej, mam 4 odcinki, mam M jak miłość, no bo skoro nie, chociaż nie, M jak miłość chyba, nie pamiętam. Muszę sprawdzić, czy mam, bo przecież ćwiczyłam na początku tygodnia jeszcze, także możliwe, że już obejrzałam. Nie pamiętam, skleroza nie boli, ale jak będę w kąpieli, muszę też troszeczkę kwiatów jeszcze poszukać różowych, ponieważ przyszły nasze table piece, takie główne, które będą albo użyte. Jeden będzie na pewno użyty na nasz stolik, bo nie wiem, czy Wam mówiłam, my na weselu będziemy mieć, jak liczyliśmy, 8 okrągłych stołów, czy 7, nieważne, będziemy mieć okrągłe stoły, no i będziemy mieć jeden główny stół, przy którym będziemy siedzieć my, moja mama i rodzice Andrę, i tam będziemy mieć oczywiście, jaką wiecie, my mamy taki długi stół, tak, zrobiony, a reszta stolików będzie okrągły. W ogóle nie wierzę, że zostało 4 miesiące. A tak, tak dopiero co mówiłam, święta, a luty krótki zleci, będzie styczeń i będzie już marzec i już ciach, ciach, ciach i ślub. Także już jesteśmy na tym ciach, 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 ślub. I wiem, że moja obecność na YouTubie nie jest już taka, jak to się mówi, płynna, ale po pierwsze troszeczkę nie będę kłamać, jestem zdemotywowana, bo niektóre te wyświetlenia to tak, wiecie, ciupam, 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 żeby się coś wyświetliło i jak te 300 się pojawia tylko dlatego, że nie dodaję tych filmów co 2 dni. Ale też nie mam za bardzo co Wam nagrywać. Jak wiecie, jestem teraz naprawdę zapracowana, dużo się dzieje i humor też nie jest najlepszy, a nie chcę też przekazywać Wam jakiejś złej energii i tak dalej. Także jak jest coś do powiedzenia czy do pokazania, to oczywiście będę, ale nie jestem taką osobą, że będzie Wam pokazywać, jak robię obiad, jak robię śniadanie, jakoś to nie są moje klimaty w ogóle, więc i nie będę nagrywać, tak jak już kiedyś Wam powiedziałam, słucham rady Miss Agi, że powinno się nagrywać wtedy, kiedy się czuję, kiedy wiemy, co chcemy nagrywać, nie chcę się do niczego zmuszać i tak na razie jest. Mam nadzieję, że ta wena mi przyjdzie, może też jak pogoda będzie łatwiejsza, ładniejsza, jak sytuacja z Andrę, z jego pracą się unormuje, to może też ten humor trochę lepiej będzie i będę Was gdzieś zabierać na różne spacery i tak dalej, nie wiem, po prostu nie wiem, ale nie chcę obiecywać, że te vlogi będą co 2 dni, czy filmy, czy cokolwiek, ale będę się starać, bo jak wiecie, sprawia mi to niesamowitą radość, nagrywanie filmów dla Was i właśnie też dlatego chciałabym Wam podziękować, bo są niektóre z Was, które są na każdym filmie, nieważne jaki jest tytuł, czy to jest porównywanie pudełek beauty, czy to są książki, czy cokolwiek. Ja widzę, że Wy włączacie te filmy cały czas, żeby te wyświetlenia leciały. Ja wiem, że to nie są małe krasnoludki, tylko to jest Wasza robota, że i książkowe, i te właśnie porównywanie pudełek, które zawsze jak wchodzę w statystyki pierwszego dnia, to one są strasznie w dół, ale jakoś dobijacie do tych 300 i za to bardzo, 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 bardzo serdecznie Wam dziękuję, bo jest to mega, mega miłe uczucie i bardzo to doceniam. I co? Za kilka dni w ogóle urodziny Bastera, słuchajcie, 3 urodziny, nic w sumie nie zaplanowaliśmy w tym razem. Po prostu będzie miał pewnie dzień cuddles, raczej wiecie, w 2 razy z rzędu udało nam się pojechać gdzieś z nim nad morze na jego urodziny, ale myślę, że w tym roku raczej to nie będzie wykonalne. Jest też dużo roboty w domu i musimy się na tym skupić. Muszę się zająć w końcu porządnie segregacją jego zabawek, bo naprawdę nie kłamię Was, a zresztą widzicie we vlogach, on ma około 100 zabawek, bo ja lubię mu je kupować, ale niektóre mu nie przypasują, niektóre mu przypasują i po prostu te, które mu nie przypasują, ja je po prostu gdzieś raczej nie oddam, no bo gdzie mam takie zabawki pogryzione oddać, ale może wrzucę do jakiegoś kontenera czy coś, no nie wiem, pomyślę jeszcze, ale myślę, że czas, wiecie, on też troszeczkę widzę już wydoroślał i bawi się tymi zabawkami, ale już nie aż tak bardzo, jak bawił się na początku, tak zauważyłam. On teraz typowo bardziej właśnie piłki, czyli jak widzę jakieś piłki w różnych osłonach, czy kości smakowe, to tak, ale te zabawki to tak. Chyba, że właśnie z oczkami do rozszarpania, to on jest pierwszy. W tym tygodniu w ogóle nie prowadzę zmiany, także cały czas się zastanawiam, o której mam iść do domu w środę. Myślę, żeby iść wcześniej i myślę, żeby w końcu wyjść do tego kina. Mam 6 biletów do kina za darmo i dalej mamy voucher od teściowej. No już leży on 3 tygodnie na wyjście. Tak sobie pomyślałam, że mówię w środę.
Wyszłabym wcześniej, pojechalibyśmy do kina i na obiad na przykład. Szczególnie, że to jest jeszcze dzień, że nie ćwiczę, także nie będę czuła się winna ani nic takiego. A jak skończę wcześniej, to też tak będzie miło. Będę miała na co czekać cały tydzień. Także możliwe, że zrobię tak. Tylko jeszcze nie wiem, na jaki film. Kusi nas bardzo, żeby zobaczyć film Boba Marleya i jego właśnie autobiografia. Także zobaczymy. Wy, jak widzicie tego vloga... A nie, to już widzicie go i jest chyba jeszcze przed środą. Nie jestem pewna. Ciężko mnie dzisiaj z myśleniem. No, także słuchajcie, będę kończyć. Strasznie się denerwuję, że nie mogę tego ściągnąć. Dopiero jutro mogę ściągnąć folię. A wiecie, osocze się wyciąga z tego tatuażu i nie widać go tak dokładnie przez to, że... jak to się mówi? Przez to, że... Że ono się rozmazało, więc muszę czekać, a... Jutro ściągamy. I w ogóle, czy wy, dziewczyny, które brałyście ślub, miałyście zdjęcie w swoich sukienkach ślubnych, też patrzycie na nie cały czas? Ja po prostu co 15 minut patrzę na zdjęcie, chyba że Andrzej jest obok, to nie patrzę. To jest jakaś choroba psychiczna. Nie, że kwestionuję to, czy wybrałam dobrą sukienkę, bo powiem wam, że za każdym razem, jak patrzę na nią, to wiem, że to był dobry wybór. Po prostu czuję to całą sobą, pomimo tego, że nie jest to sukienka modowa. Modowa w sensie takie, jakie teraz są popularne, tylko bardziej właśnie klasyczna, taka typowo ślubna, klasyczna suknia. I tak jak wam mówię, na wieszaku nadal ona mi się nie podoba, a na mnie się podoba super. Tak po prostu patrzę na nią i patrzę i sobie tak wyobrażam, jak to będzie z makijażem i ze wszystkim, to będzie tak pięknie wyglądać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Także dajcie znać, czy wy też tak wracałyście do swoich zdjęć, jeżeli miałyście w sukniach ślubnie i tak przyglądałyście się nim co chwilę. Dobra, teraz już kończę, nie przynudzam i raz jeszcze chciałam wam podziękować za całe wsparcie, które od was dostaję. Buziaki, pa, pa.